Ze statystyk, które nam się udało uzyskać z GUS-u, z CBOS-u, ale również ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, okazuje się, że skala zjawiska dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy jest zastraszająca. Około 30% osób oświadczyło, że było świadkiem, widziało tego typu zjawisko. Spośród tych osób, które były ofiarami tego typu działalności, proszę sobie wyobrazić, 94% osób nigdzie tego nie zgłosiło. A nie zgłosili tego z wielu różnych przyczyn, jest wiele. Ale przede wszystkim to jest oczywiście strach przed utratą pracy, to jest strach przed tym, że zostanie ktoś napiętnowany, wyśmiany. Nie ma mechanizmów, które dawałyby poczucie bezpieczeństwa osobom, które się w takiej sytuacji znajdują.